Motyl w podróży. Kto z nas nie marzy o dalekich podróżach, odkrywaniu nowych, cudownych miejsc? Kiedy zamykamy oczy, nasze marzenia stają się tak realne, że mamy wrażenie, iż miejsce przez nas wyśnione jest na wyciągnięcie ręki. Była sobie pewna rusałka, która też marzyła o dalekim świecie, który wielokrotnie jawił jej się w snach. Myślała, że nigdy nie będzie jej dane poszybować w niebiosa i znaleźć się w tych tajemniczych miejscach. Ale jak ktoś czegoś głęboko pragnie, to może się przekonać, że marzenia czasem się spełniają. Cudownym zrządzeniem losu zamieniła się w pięknego motyla, który w szklanej kuli mógł przemierzyć cały świat. Miminka, bo tak było tej rusałce na imię, zapragnęła odwiedzić dalekie kraje. Wybór padł na odległe od Polski Chiny. Rusałka zapragnęła zobaczyć, jak też wyglądają tamtejsze ogrody i czy bardzo różnią się od europejskich. Jako motyl była lekka i przenoszenie w przestrzeni nie stanowiło żadnego problemu. Dlatego niebawem znalazła się w Suzhou, które w epoce Trzech Królestw było stolicą państwa Wu. W mieście tym produkowano jedwab, a dużą ilość zysków przeznaczano na budowanie ogrodów. W XIV wieku było 287 nowych ogrodów, z których 69 przetrwało do dziś. Jakże szczęśliwa była Miminka, że właśnie jej poszczęściło się i znalazła się w jednym z tych wyjątkowych ogrodów. Ogrodzie Pokornego Administratora, inaczej zwanego Ogrodem Pokornego Zarządcy. Ogród ten jest największym ogrodem w Suzhou. Zajmuje powierzchnię 5 hektarów i został założony w 1513 roku przez zarządcę Wanga Xianchenga. W 1997 roku ogród został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W ogrodzie są stawy, wysepki, pawilony i różnorodne drzewa i krzewy. Ogród przez stulecia zmieniał właścicieli i był wielokrotnie przebudowywany. Obecny ogród swoim wyglądem nawiązuje do późnej epoki Qing. Z licznymi pawilonami i mostkami, usytuowanymi pośród labiryntu połączonych ze sobą stawów i wysepek. Jak takie miejsce nie może oczarować i nie zachwycić? Oczy Miminki błyszczały promiennie. Była wzruszona i tańczyła ze szczęścia, że mogła znaleźć się w tak niesamowitym, zaczarowanym miejscu. Lotosy mieniące się w słońcu, altanki, mostki, pagody, stawy jawiły się rusałce jako piękno w najczystszej postaci. Miała wrażenie, jakby przeniosła się w czasie i słyszała dźwięki guzhenga dobiegające z samego serca ogrodu. Ogarnęło ją uczucie niesamowitego ciepła, dobra i wszechogarniającej miłości. Zamarzyła, aby wykąpać się w jednym z tych stawów i poczuć zapach lotosów pokrywających kryształową taflę wody. Przyroda uspokoiła skołatane serce i wprawiła w przyjemny nastrój. Nie bójmy się marzyć. Podróżujmy, choćby to były podróże w marzeniach i snach. Warto. Na kanale Mikronek i na naszym nowym kanale Mikronek Uczy tworzymy filmy w oparciu o materiały własne. Zarówno nagrywane w podróżach filmy, jak i zdjęcia. W ostatnim czasie wzbogacamy nasze produkcje o dodatkowe elementy oparte na sztucznej inteligencji. Nasze filmy opatrujemy własnymi komentarzami oraz relacjami spotkanych w podróżach ludzi. Pragniemy stworzyć niepowtarzalny klimat tych opowieści. Zapraszamy do oglądania naszych filmów i czerpania przyjemności z piękna i wyjątkowości świata, w którym żyjemy. Życzymy wszystkim oglądającym nasze filmy spełnienia marzeń. Twórcy Mikronka.